Widziałeś, no i dlatego ciekawi mnie, czy to nie, była... Nie, ale przyznaję się, bo lubię mówić prawdę, przyznaję się, że czasem jestem odrobinę zazdrosny. I co? No wiesz, wczoraj z menadżerką toczyłem taką króciutką dyskusję. Mówiła o trasie Dawida właśnie i o tych spotkach sprzedanych, o tej produkcji dużej. Tak, tak. Genialnie, ja tego nigdy nie doświadczyłem. Miałem takie duże bardzo koncerty. Z Robertem Chojnackim miałeś takie koncerty, tak, gigantyczne. No ale, ale powiedzmy o tej bazie, wiesz, o tym, co, czego teraz można technologicznie doświadczyć i co można ludziom dać w tym wymiarze show, prawda? Więc tutaj jestem troszkę zazdrosny. Poza tym, wiesz, no, mimo 25+, ja cały czas walczę o to, bo tworzę muzykę popularną. Nie udaję, że jest inaczej, więc cały czas, kiedy nagrywam jakieś nowe rzeczy, to zależy mi na tym, żeby to grało radio na przykład, tak? I różnica między mną sprzed 25 lat, a mną z teraz jest taka, że... A ty możesz mówić do mnie? Ale kiedy kobieta siedzi taka piękna tutaj i... Ania, mogłabyś już pójść sobie? Żartuję. Dobrze. Różnica jest taka, że wtedy było świetnie i teraz jest świetnie, ale wtedy grał mnie nawet RMF, a teraz RMF gra tylko Sławomira i Dawida. Co ty mówisz? No. Że grają Sławomira?